kupić mieszkanie. Mówią ci Niemcy, siemasz kochanie, chyba za szybko się dorobiłeś. Chcesz reparację, chyba się spiłeś. Zielony ład, czerwony jad, dawaj swą gazę, dawaj swój wkład. Wpuszczaj migrantów, wcinaj robaki, przed twoim domem staną wiatraki. Posłuchaj, niszczysz planetę. Biorę samochód twój na lawetę i zapisz sobie w najbliższym planie, że 500 000 włożysz w mieszkanie. Pora na razie. Są eurokraci i polityków, trzeba im spłacić, więc swych pieniędzy trzeba nam więcej. Twoją przyszłością energię będę. To jest program Michał Rachoń. Jedziemy, jesteśmy na antenie Republiki. Rozpoczyna się rozmowa polityczna. Z nami jest Janusz Kowalski, poseł na Sejm, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam serdecznie. W oparciu o skargę sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego podjąłem decyzję o uchyleniu kontrasygnaty, napisał Donald Tusk. Jestem ciekaw, co Janusz Kowalski sądzi na temat tego komunikatu. Jako zwykły absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ja myślę, że każdy student i każdy doktor, każdy profesor ma świadomość tego, że artykuł 144 Konstytucji obowiązuje. Kontrasygnata musi być rzeczywiście udzielona aktom urzędowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przez Prezesa Rady Ministrów, ale nie ma żadnego trybu jej wycofania. Jest to absolutnie niezgodne z prawem. W związku z tym to oświadczenie premiera Donalda Tuska, no można powiedzieć neopremiera Donalda Tuska, jest całkowicie... No, jeżeli mamy do czynienia z politykiem, który całkowicie podważa konstytucję, mówi, że nie obowiązuje go żaden wyrok Trybunału Konstytucyjnego, bo Trybunał Konstytucyjny nie istnieje, podważa legalność działalności Sądu Najwyższego, to znaleźliśmy się w bardzo trudnej sytuacji ustrojowej. No i w tym sensie oczywiście prawica też musi odpowiedzieć sobie na pytanie, co dalej, no, bo teraz przygotowując się do wygrania wyborów, to jest oczywiście długa i ciężka praca i pokora, musi mieć program naprawy Rzeczypospolitej. Być może trzeba wrócić, ja do tego apeluję, do programu budowy 4 RP, bo to, co się dzisiaj dzieje, czyli anarchizacja sądów, dzisiaj przed Krajową Radą Sądownictwa o godzinie 16:00 spotykają się sędziowie. Sędziowie, którzy będą bronić praworządności, którzy chcą orzekać w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, nie chcą jak za czasów komunistycznych, za czasów Bieruta, żeby podpisywać jakieś lojalki polityków. No ale no, słyszymy, że taki pomysł się pojawił. Ja chciałem wrócić jeszcze na chwilę do tych wypowiedzi, kolejnych wypowiedzi Donalda Tuska dotyczących tej kontrasygnaty. No, słyszeliśmy również takie tłumaczenie, które dla mnie jest tłumaczeniem bardzo dziwnym i zaskakującym w pewnym sensie, że Donald Tusk, tłumacząc, że podpisał się pod nominacją sędziego, którego ludzie z tych wszystkich stowarzyszeń sędziowskich, ci wszyscy politycy w togach nazywają, używają sformułowania neosędzia, że ktoś, kto przygotowywał mu dokumenty do podpisu, nie zorientował się, że to jest decyzja polityczna. Ja mówiłem o tym przed chwilą, spytam również pana. No przez całe miesiące, całe lata kładł nam do głowy Donald Tusk i jego koledzy czy podwładni partyjni, że tu nie ma miejsca na politykę, że to są kwestie przestrzegania prawa, obowiązującego prawa, kto jest, kto nie jest sędzią, jak funkcjonuje KRS, jak funkcjonują inne instytucje. No tu się dowiadujemy, że to była decyzja polityczna. Są dwie warstwy patrzenia na to, co robi Donald Tusk. Warto spojrzeć na to, co robił w latach 2007-2014, żeby zrozumieć to, co robi dzisiaj. A robi dokładnie to samo. To znaczy wrzuca co jakiś czas jakieś wrzutki medialne. On ma świadomość tego, że jego wczorajsza deklaracja jest kompletnie nieskuteczna prawnie o wycofaniu kontrasygnaty. Ale chcę, żebyśmy się tym zajmowali. Chcę, żeby opinia publiczna obracała się wokół narracji, którą sam narzuca, po to, żeby nie zajmowała się
się upadającą Pocztą Polską, PKP Cargo, żeby nie zajmowała się brakiem polskiego CPK i pytaniami o polskie CPK, żeby nie zadawała pytań, dlaczego energia elektryczna rośnie o 50%. To jest cały właśnie Donald Tusk. Innymi słowy, on próbuje tymi swoimi wrzutkami przyciągnąć czas do 1 stycznia 2025 roku. To jest moja ocena, kiedy ruszy prezydencja Polski, polska prezydencja w Unii Europejskiej i rozpocznie się oficjalnie kampania wyborcza Donalda Tuska jako kandydata na prezydenta. To jest w mojej ocenie jego plan. Jest człowiek, który chciał i chce być premierem. On chce być prezydentem, co zresztą widać po tych kilku miesiącach jego rządów. Kompletnie nie rozwiązuje żadnych problemów. Albo jest na wakacjach, czy na urlopie, albo właśnie zajmuje się hejtem, nienawiścią wobec Prawa i Sprawiedliwości. Co to oznacza? Oznacza, że ma plan. Jaki to jest plan? No, są dwie opcje. Albo chce być prezydentem, albo chce iść na jakieś stanowisko w Brukseli. W mojej ocenie raczej w 20-letnią rocznicę swojej porażki, świętej pamięci Lechem Kaczyńskim, chciałby zostać prezydentem, zablokować Rafała Trzaskowskiego. Dlatego tak naciskał i dlatego ten właśnie jego minister Berek, który przecież, jak ujawniła Telewizja Republika, nie potrafił nawet oświadczenia majątkowego wypełnić. I jemu powinno być w mojej ocenie postawione zarzuty za to, że ukrywał swoje dochody w oświadczeniu majątkowym. Dlaczego oni naciskali tak na Państwową Komisję Wyborczą? Bo chcieli doprowadzić i chcą doprowadzić do sytuacji, że Prawo i Sprawiedliwość nie będzie mogło w takiej rywalizacji fair play walczyć o to, żeby od 2025 roku przez kolejne lata prezydentem był polityk obozu patriotycznego. Ale to zaraz do wyborów prezydenckich przejdziemy. Ja jeszcze chcę spytać o te decyzje i o to, co w ostatnich dniach na temat no właśnie innych podpisów Donalda Tuska mówił prezydent Rzeczpospolitej Andrzej Duda. No, odwołał się do zupełnie niebywałej umowy, na którą zgodę osobiście podpisem wyraził Donald Tusk. I tym samym polski premier po raz pierwszy od momentu ujawnienia treści tej umowy i jego podpisu publicznie zabrał stanowisko w tej sprawie. Oczywiście dbał o to, żeby nie użyć sformułowań, które dotyczą bezpośrednio samej umowy, zaatakował prezydenta, no ale w gruncie rzeczy odniósł się do tego. To z jakiego powodu Donald Tusk po prostu nie unieważni, nie wycofa swojego podpisu pod tą umową, skoro twierdzi, że ma taką moc? To jest sytuacja, to jest, można powiedzieć, taka medialna w mojej ocenie kreacja. On ma świadomość tego, że jest to niezgodne z konstytucją. Ma świadomość tego, że nie ma żadnych podstaw prawnych. Nawet profesor Chmaj mówi o tym, że kontrasygnata nie może być wycofana. Ten człowiek, który, jeżeli dobrze pamiętam, również obsługuje spółki Skarbu Państwa. Ja wczoraj zaczepiłem mojego, w cudzysłowie, ulubionego profesora Matczaka na social mediach. I zadałem mu proste pytanie. Czy zna jakikolwiek przypadek w III RP skutecznie uchylenia kontrasygnaty? Nie, nie ma takiego przypadku. Nie ma takiego przypadku. W związku z tym oczywiście można zadawać pytanie również o odpowiedzialność konstytucyjną za to, można powiedzieć, działanie wczorajsze. Ale tak jak powiedziałem, sprawa jest głębsza. To są medialne wrzutki, ale dobrze, że pan powiedział, szanowny panie redaktorze, bo my często się tutaj spieramy również konstruktywnie, co należy zrobić o panu prezydencie Andrzeju Dudzie. Pan prezydent Andrzej Duda ma kilka miesięcy swojej prezydentury. Jest pytanie, jak będzie zapamiętany. Ten cały bałagan, który jest dzisiaj w sądownictwie, ta cała anarchizacja, to jest pokłosie, to trzeba sobie jasno powiedzieć, również błędów naszego obozu, szczególnie brak wet w 2017 roku, kiedy mogliśmy zbudować profesjonalny, niekomunistyczny, nie postkomunistyczny Sąd Najwyższy, bez tych właśnie ludzi, którzy anarchizują. Były beta, bo pan prezydent Andrzej Duda wtedy uległ manifestacjom i wolał rozpoczynać. Ale dlaczego o tym mówię? Ale dlaczego o tym mówię? Pan prezydent pan prezydent uważa, że wówczas kształt tych ustaw powodował bardzo podobną sytuację, którą krytykujemy w tej chwili, czyli bezpośrednią zależność sędziów od ministra sprawiedliwości. To tak, że jestem ciekaw bardzo pańskiej opinii, natomiast mówię, jakie jest stanowisko, w jaki sposób argumentował. Ale dlaczego o tym mówię? Nie mówię o tym, żeby w tej chwili w sposób historyczny robić jakieś wspominki. Ja bym oczekiwał od pana prezydenta Andrzeja Dudy, który miał bardzo dobre momenty w swojej prezydenturze, między innymi mobilizację całego wolnego świata w walce i pomocy Ukrainie przy walce z Rosją. Oczekuję, że jako strażnik konstytucji, no,
przestanie używać miękkiego języka w stosunku do tej całej ekipy Donalda Tuska, która demoluje polskie państwo. Bo nawet wyborcy Platformy Obywatelskiej Polski 2050, PSL-u, Lewicy, widzą, co się dzieje. To jest zagrożenie dla spoistości Rzeczpospolitej, unitarności. Uważa, że prezydent Andrzej Duda używa miękkiego języka Donalda Tuska. No, choćby na naszej antenie kilkukrotnie pytał między innymi kwestie dotyczące tego, co dzieje się z pieniędzmi Polaków. Nie. W jaki sposób, że te pieniądze są albo rozkradane, albo są zarządzane w sposób... Mamy do czynienia z największym kryzysem konstytucyjnym III RP, w której pewna kasta sędziowska, popierana przez polityków, popierana przez również tych polityków, którym nielegalnie przejęta prokuratura natychmiast umorzyła śledztwa, pytania o ich przeszłość, również korupcyjną. I oni uzurpują sobie prawo do tego, że podważają konstytucyjny porządek. Uzurpują sobie prawo do tego, że wyłączają wyroki Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego. W ogóle ich prawo nie obowiązuje. Co to oznacza? Oznacza to, że patrząc się bardzo na zimno, mamy bardzo poważny kryzys konstytucyjny. Prezydent Andrzej Duda jest strażnikiem konstytucji. Jestem przekonany, że będzie mieć w sobie i powinien mieć w sobie na końcu kadencji tyle siły, aby temu złu się przeciwstawić, używając narzędzi. Zabrakło... Jakiego rodzaju narzędzi? Prezydent Andrzej Duda jasno i klarownie wskazuje na przykład, że wszelkie działania, i mówił o tym wielokrotnie, bo mówi pan o tym, że oczekuje pan języka, który będzie językiem ostrym. Działań. I działań. Do działań za chwilę przejdziemy. Ale powiedział pan o języku. Jeśli chodzi o język, prezydent Andrzej Duda stwierdził publicznie z mocą właśnie człowieka i urzędu, który ma najwyższy mandat w Polsce, że wszelkie działania prokuratury przejętej w sposób nielegalny są nielegalne, są obarczone fundamentalną wadą prawną. No, w tym języku polityki to jest w zasadzie tak mocno powiedziane, jak tylko może być mocno powiedziane. Pytanie dotyczące tego, o działaniach, o których pan powiedział. To jakie działania podjąć powinien w państwie? Oczekuję od strażnika konstytucji. Mówię to jako wyborca, ale mówię przede wszystkim jako obywatel. Nie nawet jako polityk. Oczekuję na przykład tego, że w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z jawnym łamaniem porządku prawnego Rzeczypospolitej, prezydent ma możliwość zwołania Rady Ministrów pod swoim przewodnictwem i jasnego zakomunikowania tym ministrom, tym wszystkim ludziom Donalda Tuska, że nie ma zgody na łamanie konstytucji. Ale prezydent Rzeczpospolitej wielokrotnie zwoływał Radę Gabinetową. Ale teraz milczy. Teraz tego nie ma. Teraz w sytuacji, kiedy sędziowie wychodzą na ulicę, w którym kilka tysięcy sędziów, którzy się urodzili, wykształcili, wychowali w III RP, zastanawia się, co się z nimi ma stać. Czy mają podpisywać jakieś lojalki, jak za czasów komunistycznych? Co to się po prostu dzieje, że zwołuje Donald Tusk z Adamem Bodnarem spotkanie z kilkoma? Prezydent Rzeczpospolitej wielokrotnie mówił, że granicą jakiejkolwiek dyskusji z prezydentem na temat zmian, reform, ustawowych propozycji, które mogłaby składać obecna większość, jest to, że nie będzie kwestionowany status sędziów. To jest linia jasno narysowana w zasadzie od pierwszych dni przez prezydenta i ma ona potwierdzenie we wszystkich decyzjach, jakie podejmuje tam, gdzie ma taką możliwość podpisania bądź niepodpisania nominacji, przyjęcia bądź nieprzyjęcia ustawy, bądź odesłania jej do Sejmu. Zastanawiam się, o jakich narzędziach pan mówi, jakie jeszcze narzędzia może użyć prezydent Rzeczpospolitej. Jak powiedziałem, to muszą być naprawdę widoczne polityczne znaki, znaki obrony konstytucji i porządku prawnego po to, żeby tych funkcjonariuszy polskiego państwa, którzy działają w sposób apolityczny i profesjonalny, jednoczyć wokół siebie, żeby dać im nadzieję, że to zło ustanie. I oczywiście, szanowny pan redaktor, mówi tutaj o jakichś może sympatycznych dywagacjach prawniczych, miękkim, kulturalnym języku. Tylko to jest moja ocena. Jeżeli rządzi nami bandyterka polityczna, która zmusza sędziów do podpisywania lojalek, jeżeli rządzi nami bandyterka polityczna, która mówi, że część sędziów Sądu Najwyższego to nie są sędziowie, bo oni tak po prostu używają. Jeżeli rządzi nami bandyterka polityczna, która atakuje bezprecedensowo Trybunał Konstytucyjny i w żaden sposób nie liczy się z wyrokami Trybunału Konstytucyjnego, zawsze wykorzystując zagranicę do kwestionowania, to
panie redaktorze, no, czas na takie dywagacje, nazwijmy to prawnicze, skończył się. Ale ja to, oczekuję od prezydenta... Sam pan powiedział, że chodzi panu o język. Ja spytałem o język i działania. O język panie i działania. Pośle, jakie działania, mnóstwo ma jakie działania, narzędzia mnóstwo ma narzędzie. W ręku prezydent mnóstwo narzędzi, ma mnóstwo narzędzi. Proszę podać trzy. No, chodzi o to, chociażby Rada Bezpieczeństwa... jest zwoływana regularnie w tych sprawach. Ale w tej sprawie nie było. Tak samo jak była sytuacja zagrożenia bezpieczeństwa. Tak. Przede wszystkim niezgody na jakiekolwiek decyzje, które są podejmowane przez ten rząd. Prosta. Ale prezydent wetuje bardzo i powinien po prostu i zapowiedział wetować. Jasno, że będzie wetował. Proszę bardzo. Może zgłaszać swoje propozycje legislacyjne. Może zgłaszać swoje propozycje legislacyjne, które idą dokładnie w propozycje legislacyjne do rządu, na czele którego stoi tak, Donald Tusk, który wprowadza służby specjalne do domu prezydenta po to, żeby aresztować ludzi chronionych. Ale ma możliwość, o pan mówi? Ma możliwość działania. Powinien spotykać się... Panie pośle, przepraszam, co to znaczy, wymienił pan dwa narzędzia, które posiada prezydent? No nie, trzecie to jest chociażby zgłaszanie propozycji legislacyjnych. Narzędziami politycznymi są spotkania. Czy spotkał się prezydent z tymi sędziami, którzy są upokarzani? Czy spotkał się pan prezydent z tymi urzędnikami, którzy są upokarzani? Czy pan prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odwiedził... Ja odwrócę to pytanie, bo ja myślę, prezydent, ale proszę zobaczyć, ostatnie pytanie. Ja myślę, że jest jasne dla naszych widzów. Prezydent spotkał się z księdzem Michałem Olszewskim, który jest bezprawnie zatrzymywany. Odwiedził go. To są działania, które jako wyborca, jako obywatel oczekiwałbym od pana prezydenta. On ma naprawdę wielką siłę, panie, żeby chronić. Mam wrażenie, że pan w tej chwili próbuje przerzucić odpowiedzialność za to, co się dzieje na prezydenta Rzeczpospolitej. Próbuje przerzucić. Przepraszam, tak to wygląda. Politycznie to, co pan robi w tej chwili, wygląda dokładnie tak. A ja mam na inne pytanie. Proszę. Bo jest pan przedstawicielem formacji politycznej Prawa i Sprawiedliwości, która dwukrotnie w wyborach prezydenckich prezydenta Andrzeja Dudę wsparła, prowadziła jego kampanię. Prezydent Andrzej Duda był przez wiele lat członkiem i politykiem Prawa i Sprawiedliwości. Jak to jest możliwe, że pomimo sytuacji, którą opisał pan w tak krytyczny sposób przed chwilą, i ja się zgadzam z tym, że mamy do czynienia z absolutnie fundamentalnymi problemami w tej chwili dotyczącymi państwa polskiego i odpowiada za to rząd Donalda Tuska, jak wytłumaczy pan to, że pańskie środowisko polityczne, Prawo i Sprawiedliwość, pozostaje w ciągłym politycznym konflikcie z prezydentem Andrzejem Dudą? Skoro sprawa jest tak poważna i tak fundamentalna, to z jakiego powodu nie ma bezpośredniego porozumienia pomiędzy pana ugrupowaniem politycznym a prezydentem Rzeczpospolitej? Być może pan mnie nie zrozumiał tutaj, albo źle się wyraziłem. Dlatego, że właśnie ja uważam, że nie ma żadnych wrogów na prawicy, nie ma żadnych wrogów w obozie patriotycznym niepodległościowym. Ostatnie 15 minut tej rozmowy, to nie jest atak, to jest prośba, a w zasadzie apel o aktywność polityczną jako strażnika Konstytucji Rzeczypospolitej Politycznej. No dobrze, o to, żeby prezydent przeszedł do ofensywy. Ale jednak poproszę o odpowiedź na pytanie, które zadałem. Bo jeśli to jest apel, to myślę, że apel bardzo wielu widzów, na przykład Telewizji Republika, byłby również, i myślę, że jest, i myślę, że mówię w imieniu wielu naszych widzów, jest również apelem o to, aby środowisko polityczne Prawa i Sprawiedliwości zrozumiało, że ma przez kilka miesięcy sytuację, w której prezydent Rzeczpospolitej jest człowiekiem, który patrzy na fundamentalne sprawy państwa polskiego w sposób bardzo podobny do większości Polaków, a jednocześnie zagrożenia, które są przed nami, to są zagrożenia likwidacji w ogóle państwa polskiego i zależy świetnie od tego pan bardzo wiele. To jak to sobie tłumaczycie, że od wielu miesięcy, przynajmniej od momentu przegranych de facto niestety wyborów, bo nie rządzicie w tej chwili, tego rodzaju bezpośredniego porozumienia i tego rodzaju bezpośredniej współpracy? Dlaczego? Ja tej wiedzy nie mam. Gdyby się pan prezydent spotkał z parlamentarnym, ze swoimi przyjaciółmi z Prawa i Sprawiedliwości, to na pewno dobra koncepcja współdziałania w obronie Konstytucji zostałaby wypracowana. Zresztą myślę, że ta forma mogłaby być szersza. Tam nie tylko mogliby być posłowie Prawa i Sprawiedliwości, ale również Konfederacji, części Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wszyscy, którzy się będą jednoczyć pod flagą biało-czerwoną. Dlatego na przykład 11, bo to też jest widoczny znak, 11 listopada, kiedy mam nadzieję będzie największa w III RP manifestacja, biało-czerwona manifestacja. Pan prezes Jarosław Kaczyński będzie w niej uczestniczył. Będą uczestniczyć w nim patrioci ze wszystkich ugrupowań, od Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji, po osoby, które są niezaangażowane politycznie.
się. Mam nadzieję, że również pan prezydent się pojawi 11 listopada na tej manifestacji, która będzie zwalczana, opluwana przez ten rząd. Tak jak powiedziałem, panie redaktorze, dla mnie najważniejsze jest to, że zgadzam się, stawką wyborów prezydenckich w roku 2025 jest Polska. Jest Polska, suwerenność i niepodległość przez duże S i przez duże to, N. Proszę, to w związku rolę? Z tym, w związku z tym, my na poziomie Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, kierowanego profesjonalnie przez Mariusza Błaszczaka, punktujemy bezprawie rządu Donalda Tuska. Ale, ja o to ale pytam, potrzebujemy to również... opozycji, to jest oczywiste. Ja pytam o, widocznych... o plan polityczny i o narzędzia, które polscy konserwatyści mają potencjalnie w rękach. Spytam raz jeszcze, bo tak. Powiedział pan, że pan nie ma tego rodzaju wiedzy. To jaki jest pomysł Prawa i Sprawiedliwości na wykorzystanie faktu, że prezydent Rzeczpospolitej w fundamentalnych sprawach dotyczących na przykład polskiej suwerenności, czy wyższości polskiego prawa nad prawem unijnym, paru jeszcze innych fundamentalnych rzeczy ma podobny punkt widzenia jak wy w kampanii prezydenckiej. Czy złożyliście jakąś propozycję panu jest... prezydentowi współdziałania w pan tej prezydent, kwestii? Pan prezydent Andrzej Duda ma mandat ponad 10 milionów Polaków, którzy na niego zagłosowali. Ma najsilniejszy społeczny, narodowy mandat. Pan mi zadaje pytanie, tak jakby to Prawo i Sprawiedliwość miało panu prezydentowi, który jest zgodnie z polską konstytucją, strażnikiem konstytucji, pisać plan działania. Jestem przekonany, że pan prezydent ma doskonałą orientację w ja tym, co się dzisiaj to, dzieje. Czy rozmawiacie z prezydentem Rzeczpospolitej o fundamentalnych zagrożeniach dotyczących państwa polskiego? Ja jestem, to jest kwestia osobowości. To już nie jest kwestia, myślę, że czytamy z tej samej kartki i czytamy to samo. Widzimy, jak nasz ustrój, ustrój Rzeczypospolitej Polskiej jest zniszczony. Ale czytacie kwestia, do siebie plecami. Ja nie mam tego, takiego poczucia. Chodzi bardziej o osobowość. Nie, ja nie mam takiego poczucia. Dzisiaj naprawdę, ja naprawdę nie mam takiego poczucia. Natomiast oczywiście mój apel... Nastąpiło spotkanie szefa Prawa i Sprawiedliwości z prezydentem Rzeczpospolitej. Ale to jest pytanie do pana prezydenta. Dlaczego? To jest, to jest pytanie i do pana prezydenta, i do prezesa Prawa ale i Sprawiedliwości. Panie redaktorze, o tym dzisiaj nie rozmawiamy. Rozmawiamy o tym, jak wykorzystać ostatnie kilka miesięcy do tego, żeby zmobilizował się prezydent w obronie konstytucji, w obronie Rzeczypospolitej. Jeżeli były popełnione błędy, trzeba za te błędy przeprosić i iść do przodu, bo dzisiaj stawką jest Polska. I naprawdę to, kto się z kim się spotykał, nie ma znaczenia. W jaki sposób Prawo i Sprawiedliwość zmobilizowane jest w tej chwili w obronie konstytucji? No, mobilizujemy się. Wczoraj mieliśmy chociażby Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Mobilizujemy się przeciwko hejtowi, nienawiści prawa wobec Prawa i Sprawiedliwości. To dlaczego w ostatnich wyborach w takim razie mobilizacja elektoratu Prawa i Sprawiedliwości była niższa niż w poprzednich wyborach? A to już jest kwestia oceny samej kampanii i również błędów, które sami popełnialiśmy, bo popełnialiśmy błędy i się z naszymi wyborcami za nie przeprosiliśmy. Dlatego ja chcemy wrócić. Proszę zważyć. W tej chwili próbujecie, czy pan próbuje tak? W tej chwili w tej rozmowie obarczyć odpowiedzialnością? Nie, absolutnie nie. My mamy swoją odpowiedzialność. Jeżeli mamy dzisiaj na szczęście rosnące poparcie dzięki polskim patriotom z 28 do 32%, ale chcemy mieć poparcie 42%, które daje nam możliwość samodzielnego rządzenia, to sami zadajemy sobie pytanie, gdzie popełniliśmy błędy. Ja też takie błędy popełniłem. I my to jest pytanie do polityków. Czy jednym z błędów, których nie popełnili, czy jednym z błędów popełnionych przez środowisko Prawa i Sprawiedliwości na tej drodze po rządach pełnych sukcesów, myślę, że sukcesów bez precedensu. Absolutnie, gospodarczych. Między innymi to, nie, myślę, że nie tylko gospodarczych, nie jest to, w jaki sposób ułożyliście sobie relacje z prezydentem Rzeczpospolitej pochodzącym z waszego obozu. Czy to nie jest jeden z tych błędów? Być może tak. I być może liderzy Prawa i Sprawiedliwości na to pytanie sobie odpowiedzą. Natomiast dzisiaj najważniejszą kwestią jest, jak wykorzystać te kilka ostatnich miesięcy prezydentury Andrzeja Dudy po to, żeby wzmocnić szansę na to, że obronimy fundamenty ustroju III Rzeczypospolitej, że zatrzymamy to bezprawie ekipy Donalda Tuska. I w mojej ocenie rząd Donalda Tuska upadnie szybko i nagle ze względu właśnie na takie społeczne inicjatywy, które będą jednoczyć różne środowiska. Od kolejarzy, którzy widzą, że upada PKP Cargo, od pocztowców, którzy nie zgadzają się na to, żeby likwidować Pocztę Polską, od górników, którzy widzą, że nie ma żadnych inwestycji w górnictwo, od emerytów, których nie stać na to, żeby zapłacić za drogą energię elektryczną i ciepło, od rolników, którzy mają świadomość tego, że zalewani jesteśmy rosyjskimi nawozami i nie ma żadnej
dobrej polityki dla rolnictwa, etc., etc. I teraz ta fala narasta, my ją czujemy. I zgadzam się z panem, sami sobie zadajemy pytanie, gdzie popełniliśmy błędy, przepraszamy się z tymi błędami i staramy się ofensywnie na poziomie Sejmu walczyć o odzyskanie zaufania wyborców. Ale jednak wracam naprawdę z tą konkluzją. Apeluję do pana prezydenta, który jest strażnikiem konstytucji, który ma najmocniejszy mandat społeczny, o większą aktywność. Mam prawo tego jako człowiek, który był zaangażowany na swoim poziomie województwa polskiego, zaangażowany w kampanię wyborczą podwójnie Andrzeja Dudy. Mam prawo tego oczekiwać od prezydenta, którego szanuję. Ja w żaden sposób nie odbieram panu prawa również do... No pan jest politykiem z jednej strony, z drugiej strony prezydent Rzeczpospolitej jest również politykiem. Pan jest, poza tym, że jest pan politykiem, również wyborcą. Ma pan prawo do swojej oceny. Ja panu tego prawa nie odmawiam. Zastanawiam się natomiast nad tym, jakiego rodzaju drogę pan jako polityk i pana ugrupowanie polityczne widzi w kontekście tych wszystkich zagrożeń i choćby elementów tej sytuacji politycznej, którą mamy w tej chwili. Gdzie państwo widzą możliwość stworzenia? Wczoraj rozmawialiśmy tutaj w tym studio z posłem Konfederacji Przemysławem Wiplerem, który mówił o perspektywie potencjalnego rządu, który nie byłby rządem Platformy Obywatelskiej w tej układance politycznej. Mówi, że wszystko zależy od stanowiska Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jak patrzy na to Prawo i Sprawiedliwość? Jak patrzy na to największy klub parlamentarny? Partia, która zdobyła najwięcej głosów w ostatnich wyborach. Ja mogę powiedzieć w swoim imieniu, bo jestem posłem jeszcze niezrzeszonym, bezpartyjnym. Powiem w ten sposób. Kilka miesięcy temu jako pierwszy w klubie parlamentarnym Prawo i Sprawiedliwość powiedziałem, że z punktu widzenia pozyskania nowych wyborców i stworzenia nowej większości, dobrze by było, żeby to Sławomir Mentzen był kandydatem na prezydenta ze strony Konfederacji, ponieważ jest w stanie przyciągnąć tych wyborców, którzy głosowali na Platformę i Trzecią Drogę, szczególnie w dużych miastach, którzy jeszcze nie chcą głosować na Prawo i Sprawiedliwość. Tak się stało i ufam, że to jest jeden z elementów, w którym gdybyśmy nie uzyskali, a ufam, że uzyskamy poparcie powyżej 40%, będzie elementem prowadzenia dialogu z Konfederacją. Polskie Stronnictwo Ludowe też powinno się w mojej ocenie przeprosić z Prawem i Sprawiedliwością. Tutaj fundamentem będzie obrona polskich wartości, bo jeżeli Rafał Trzaskowski zwalczy z Polskim Krzyżem, jeżeli środowisko Lewicy i Platformy Obywatelskiej chce doprowadzić do tego, że aborcja będzie w zasadzie aborcją na życzenie, to to jest kwestia, która łączy Polskie Stronnictwo Ludowe od strony obrony wartości z Prawem i Sprawiedliwością. Jestem przekonany, taka jest moja teza, że bez względu na to, kto będzie wybrany prezydentem w 2025 roku, czekają nas albo przyspieszone wybory, albo nowy rząd. Bo jeżeli, nie daj Boże, byłby to Donald Tusk albo ktoś z obozu Koalicji Obywatelskiej, no to będzie chęć przeprowadzenia szybszych wyborów. Jeżeli, i to jest scenariusz, który moim zdaniem dla Polski powinien się wydarzyć, będzie to polityk z obozu Zjednoczonej Prawicy, no to będzie absolutnie naturalny taki czynnik zachęcający do tego, żeby zmienić rząd. I to będzie ten moment, w którym rzeczywiście i Konfederacja, i Polskie Stronnictwo Ludowe powinny odpowiedzieć sobie na pytania, czy warto trwać w tym rządzie, który cofa nas w rozwoju, który cofa wszystkie inwestycje i cofa dumę z bycia silnym państwem w Unii Europejskiej, czy jednak warto zmienić i przeprosić się z Prawem i Sprawiedliwością. Ufam, że w 2025 roku w drugiej połowie będziemy mieć nowy rząd i będziemy mieć nowego prezydenta z obozu Zjednoczonej Prawicy. To jest moje marzenie i zrobię wszystko. Będę pracował 24 godziny na dobę, żeby to zrobić. I mój apel do pana prezydenta, proszę tylko i wyłącznie w tym klimacie i w tym jakby nastroju traktować. Apel. Nie rozliczenia, ale apel. Zarówno pańskie apele, jak i opinie dotyczące tego, co dzieje się w polskiej polityce, nie tylko polskiej, oceniać będą przede wszystkim na oczywiście. Dobie. Dziękuję uprzejmie za to spotkanie. To jest program Michał Rachoń. Jedziemy. Jesteśmy na antenie Republiki.